Witajcie, witam Was na kanale GoGo Fishing. Przyjechałem na super jeziorko, mam ze sobą dwa zestawy szczupakowe, jeden cięższy casting, drugi lżejszy, na którym postaram się złowić parę szczupaków. Mam ze sobą dwa zestawy, jest to casting i lżejszy zestaw do szczupakowania, także szykuję się, biorę sprzęt i ruszamy. Jesteśmy na miejscu, mam ze sobą dwa zestawy, tak jak mówiłem, jeden lekki, jeden casting, także składam zestawy. I zaczynam rzucać tutaj na tym pięknym jeziorze. Na lżejszym zestawie mam fluocarbon. Tutaj zrobione będzie delikatniej. Na mniejsze przynęty fluocarbon 0,60 mm. Tutaj casting. Na casting oczywiście troszeczkę grubsze przynęty. Na samo rozpoczęcie, jeżeli chodzi o casting, założę szczupaka. Hybrydę. Jest to hybryda. Pół wobbler, pół guma. Także też bardzo ciekawe rozwiązanie. Na lżejszym zestawie zastosuję na początek płoteczkę naturalną. Jeszcze tylko przygotuję podbierak. Dobra, jestem gotowy. Idę na pierwsze stanowisko. Dobra, zaczynam. Zaczynam średnim zestawem. Ustawię kołowrotek. Bardzo istotna rzecz. Plecionka 0,16 mm. Low carbon 0,60. Dosyć twardo ustawiam ten kołowrotek. Pierwszy rzut. Pogoda fajna, wszystko za chmurką, fala jest, także wszystko wygląda ciekawie. Obrzucam tutaj jak już jestem, tą strefę dwoma zestawami. Tutaj obrzucę to wszystko i przejdę dalej. Najpierw oczywiście płoteczka. Jeżeli płotka nie będzie przynosiła rezultatu, przerzucę się na Westiny, mam ze sobą Westiny. No i troszeczkę inny gum. Ciężko się zabrać tak ze wszystkim naraz. Jakbym chciał tak naprawdę wziąć wszystko, to chyba bym nie dał rady. I tak mam dosyć ciężką torbę. Mam dwie wędki, w miarę duży podbierak i wielkie jezioro do obejścia. Ok, sprawdzę ten teren custom. Porzucam tutaj castingiem. Jak się nic nie wydarzy, to po prostu polecę dalej. Kolejne miejsca. Jesteśmy całkiem z drugiej strony. Tutaj spróbuję i tu prawą stronę, i tu jakoś prześrodek, i tu lewą z tej strony spróbujemy. Fajne miejsce tu też na szczupaka, także takie trzcinowiska. Lubię takie miejsca. Jest. Pięknie. Trzcinowisk tutaj z tej strony. Wziął. A, ładny będzie. Ładny szczupaczek będzie, wydaje mi się. Tak, bardzo ładny. Najgorszy problem, że mam podbiorak tam dalej. Okej, mam podbiorak. Mogę go podebrać. Super, mega sprawa. W tych trzcinowiskach udało się złowić fajnego szczupaka. Na traucika, na casting. Się dzieje. Widzimy się na kolejnej miejscóweczce. Kolejna miejscówka przed nami. Ekstra.
Także dosyć przezroczysta woda, dosyć czysta dzisiaj. Na razie zostawię tą przynętę, co mam, jeżeli chodzi o lekki zestaw, ale myślę, że go za niedługo zmienię. Jak na razie traucik dał ładnego szczupaka. Próbujemy dalej. Najpierw małymi przynętami porzucam tu. Tutaj później rzucę troszeczkę większe. Chciałbym mieć po prostu na tej wędce szczupaka i zobaczyć, jak ta wędka pracuje na jakimś ładnym szczupaku. Jak na razie nic nie idzie z tymi szczupakami na tą wędkę. Tutaj przez te trzcinki przerzucimy. Siedź. Pięknie. Jest. Tego chciałem. Mam nadzieję, że się dobrze wpiął. Nie będzie to jakiś wielki szczupak. Ale malutki. I to jeszcze wpięty. Zobaczcie na bok. Uuu, szkoda. Ach. Zobaczcie, jaki szczupak. Najmniejszy szczupak, jakiego złowiłem. Młody, mały szczupak. Malutki bardzo. Ale co? Plan zaliczony. Jakby trochę nie było. Jakby nie było. Plan zaliczony, jakby nie było. Dzieje się dzisiaj. Także jestem ciekawy kolejnych miejsc. Jest fajnie. Tutaj z tej strony spróbuję. Podrzucam parę razy. Westinem. Daleki wyrzut. Może będę mógł gdzieś pod nie to przeciągnąć. Przynęta. Dużo roślin to jest pewności. Jest. I to powiem wam, że ładniejszy sztupak. Pięknie. Bardzo pięknie. Super, bo chciałem zobaczyć właśnie tą wędkę, jak się będzie... Poszedł, ale był ładny. Ach. Spiął się. Ach, na małym haku. A już duży sztupak. Dobra, wrzucam na casting. Ach, tak to jest. Jak rzucałem na tamtą wędeczkę, to wziął piękny, duży szczupak. Ach, mam nadzieję, może powtórzy. Choć nie sądzę, bo troszeczkę ten hol trwał, także pewnie się przestraszył, uciekł. Szkoda, szkoda. Jakby się nogi ugięły, ale najbardziej się cieszę, że nie przegryzł fluokarbonu. Tylko, że po prostu się spiął. Nic z rybie się nie stało. Bezpiecznie sobie pływa dalej. Wcześniej czy później otrzęsie się z szoku. Pewnie szybciej niż ja, że jej nie wyciągnąłem. Naprawdę piękny szczupak. Rób tak i tak, bla bla, niech ciągle mówią, taki jest świat. Ja robię to, co kocham, biednego Boga wierzę bosko. Mówię wynocha, nie tylko tym na papierze szczerze. Uśmiechnij się, spójrz na strudzone ręce. Patrz ile cień tych ran dotknęło twoje serce. Dość łez, bólu też, załamania, rozpaczy. Będzie dobrze, gdy w to uwierzysz, jeszcze zobaczysz. Odrzuć wszystko, co ciąży w myślach i psuje krew.
pokaż tylko, że chcesz. Nie ma już tego, co chcę, nie ma tego, co... Jak do tej pory mega spoko. Idę zrobić sobie pauzę. Myślę, że jakieś pół godzinki. Najważniejsze, że coś się dzieje. Założę kurtkę, robi się coraz chłodniej. Ma później padać. Także widzimy się po mojej przerwie. Ja już po przerwie. Widzimy się, kochani, na kolejnej miejscóweczce przy jakimś fajnym szczupaku. Jest, siedzi. Pięknie. Czyli fajnie, że tu wróciłem. Ale niestety, ale to nie będzie nic ładnego, nic dużego, tak mi się wydaje. Ale zawsze jakiś szczupaczek. Na Westina, tego większego wziął. Także też fajnie, ciekawie. O, jest ten mały szczupaczek. Także super. Zaraz będzie padało, także udało mi się złowić kolejnego szczupaka przed deszczem. O, szczupaczka. Bardzo, bardzo mała. Ale nie biorę podbieraczka. To szkoda. Patrzcie, kolejny mega mały szczupaczek. Ale bestia. Sieć. Kolejny szczupak. Ach, nie wpiął się. A był ładny. Ale się nie wpiął. Nic. Może jeszcze tu się kręci. Ach. Jest, a patrzcie, co tam się dzieje. Jest. Mam nadzieję, że tym razem się dobrze wpiął. Na trzy razy brał. Słuchajcie, na trzy razy szczupak to przesada. Jaki malutki. Kolejny na odchodne malutki szczupaczek. Żeby mu się tu wyszarpać. Zobaczcie, jaki mały szczupaczek. Kolejny mały. Dobra, płyń. Płyń po mamę i tatę.
Kochani, już po bardzo fajnie spędzonych parę godzin tutaj. Fajnie jakieś szczupaki były. Też niestety jakieś szczupaki uciekły. Ale to nic, najważniejsze, że były. Dzięki za łapki w górę. Dzięki za subskrypcję mojego kanału. Nic, ale najważniejsze, że coś się działo. Jak zawsze życzę Wam dużo zdrowia. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku Go Go Fishing.